Dziś będzie na ostro. Przynajmniej na początku. Potem się zobaczy. Dobra, startujmy już. Tak się zastanawiam, jak zacząć ten materiał. No bo chodzi mi o to, by oddać okoliczności pojawienia się tych słuchawek u mnie. Nie planowałem ich zakupu, kiedy zostały pokazane pod koniec 2020 roku. A geneza pojawienia się Maxów u mnie jest dość nieoczywista. Jednym z powodów była chęć uniezależnienia się od słuchania muzyki na dużym systemie stereo. Wszystko dlatego, że nie mam dedykowanego pomieszczenia odsłuchowego, co powoduje, że nie zawsze mogę swobodnie słuchać muzyki bez jednoczesnego przeszkadzania przy tym żonie. Stereo jest pod tym kątem dość inwazyjne, a ja po prostu lubię słuchać muzyki na co dzień. Potrzebowałem więc alternatywy dla tak zwanego dużego systemu audio. Jednocześnie słuchawki małe, dokanałowe, nigdy nie zagospodarowały mi tej przestrzeni. Raz od stron ergonomii i komfortu, gdyż moje kanały słuchowe nie akceptują długich odsłuchów w dokanałówkach, a po drugie, skala oferowanego przez nie dźwięku nigdy mnie nie zadowalała. I tu pojawił się właśnie pomysł na słuchawki naokołouszne. Czyli takie jak te. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że skończy się właśnie na Maxach. Pomysł na nie pojawił się, kiedy zacząłem precyzować swoje potrzeby. Były nimi bezprzewodowość, konstrukcja w 100% naokołouszna i zamknięta, by dobrze izolowała pod kątem wyciekania dźwięku na zewnątrz. Ponadto ważny był dla mnie satysfakcjonująco długi czas pracy na innym ładowaniu i, co bardzo ważne, intuicyjna obsługa. Wszystko dlatego, że przy naprzemiennym korzystaniu z różnych urządzeń od Apple chciałem, by działało to sprawniej, możliwie jak najbardziej bezobsługowo. Nie bez znaczenia był też wygląd samych słuchawek oraz ich wykonanie. Zebrałem to wszystko razem do kupy i mając na uwadze dobre wrażenie, jakie pozostawiły po sobie zwykłe AirPodsy drugiej generacji, z których korzystam już trzeci rok, to właśnie wtedy zaczął się temat Maxów. Wtedy zapadła decyzja, że nie rozglądam się za innymi opcjami. Szukam po prostu dobrej oferty, by je nabyć, a głównym dylematem stał się wybór koloru. No i żeby tylko takie dylematy miał człowiek. Najbliżej było mi do wersji zielonej, ale jasna kolorystyka pałąka skutecznie odstraszyła mnie z powodów praktycznych. No bo wiecie, obawiając się, że gumowany materiał pokrywający ten element szybko się pobrudzi i czar pryśnie. Wtedy zrezygnowałem. I tu mam prośbę do Was. Jeśli dysponujecie kolorami, srebrnym czy właśnie zielonym, dajcie znać, jak to wyglądało u Was po paru miesiącach. Drugi w kolejności był kolor niebieski, który wygląda efektownie, ale no właśnie, wiecie, ostatecznie wygrał pragmatyzm i kolor Space Gray. Te słuchawki mają mocno militarny look, niektóre mogą wydać się zbyt toporne. Głównie dotyczy to samych aluminiowych nauszników, bo akurat pałąk łączący obie słuchawki wraz ze swoim siatkowanym fragmentem równoważy wizualnie cały projekt, czyniąc go zauważalnie lżejszym. AirPodsy swoje ważą, dokładnie 385 gramów. Czuć to, trzymając je w dłoni, ale czy na głowie? O tym chwilę później. W kwestii wykonania naprawdę ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Stal nierdzewna, aluminium, miękka, ale przy tym dobrze oddychająca tkanina nauszników, to wszystko razem powoduje, że jakościowo Maxy nie powodują dysonansu, kiedy położymy je obok na przykład iPhone'a w wersji Pro czy MacBooka. Ten projekt zdaje się też być dość odporny na upływający czas. Jego wygląd jest generyczny, ale nie zrozumcie mnie źle, w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie jest ani zbyt krzykliwy, ani nudny. Jak ktoś potrzebuje trochę szaleństwa, no to wybierze kolor pomarańczowy i będzie happy.
Tu zdecydowanie coś nie pykło. To znaczy pyka, ale nie w takim kontekście, jakiego bym oczekiwał. To obijanie się o siebie muszli słuchawek jest bardzo irytujące, szczególnie kiedy słuchawki wyciągasz z case'a kilka razy dziennie. Nie chcąc mieć ich obitych w miejscu stykania się muszli, trzeba za każdym razem skupić się na ich ostrożnym wyciąganiu. Albo złożyć je do pozycji zero, czyli najczęściej niepasującej do naszej głowy. To absurd i naprawdę dziwię się, że na etapie wewnętrznych testów w Cupertino nikt nie zwrócił na to uwagi. Zdecydowanie do poprawki. To jedna z największych ergonomicznych wad tego modelu. Szkoda. A co z tym etui? Ktoś może zapytać. Od premiery naprawdę już dużo o nim naopowiadano. Tak, jest liche, nie daje użytkownikowi poczucia, że ochroni słuchawki wrzucone do plecaka czy torby. To nie oznacza, że ich tak nie noszę, wręcz przeciwnie, lądują w plecaku razem z innymi rzeczami, ale nie robię tego w 100% bezwiednie. Raczej patrzę najpierw, z czym słuchawki będą sąsiadować i dopiero wtedy lądują w środku. Dzięki temu po kilku miesiącach nie noszą w zasadzie żadnych śladów użytkowania. Tę zasługę przypisuję głównie sobie, choć myślę, że nie bez znaczenia jest też sama jakość wykonania tego modelu. W każdym razie, jak ktoś nie lubi myśleć o takich kwestiach, jak odpowiednie ułożenie słuchawek w bagażu, to albo szybko je porysuje, albo uszkodzi w poważniejszy sposób. Także miejcie to na uwadze. Przy tym wszystkim jestem przekonany, że odświeżając Maxy, Apple dołączy do nich pełne etui, może nawet do kupienia oddzielnie. Jakiego rodzaju case'a bym oczekiwał? Otóż niekoniecznie sztywnego, które zajmuje dużo miejsca. Od wielu lat mam słuchawki Bowersa, które mają w pełni kryjące etui materiałowe i powiem szczerze, że dla mnie to najlepsze rozwiązanie i świetny kompromis pod kątem zajmowanego przez słuchawki miejsca. Na pewno nie chciałbym klasycznego, sztywnego etui i to nawet jeśli miałoby wbudowany dodatkowy akumulator, na przykład z ładowaniem indukcyjnym. Wszystko dlatego, że taki sztywny case jest po prostu najmniej praktyczny. Zajmuje dużo miejsca. No ale cóż, zobaczymy, co przyniesie czas. To komfort na głowie. Maxy, owszem, są ciężkie jak diabli, ale tylko w dłoni. Założone na głowę są wyczuwalne tylko przez pierwsze kilkanaście minut. Potem znikają. Przyzwyczajasz się. Moim zdaniem to zasługa ich wyprofilowania oraz siatkowej konstrukcji górnej części pałąka, o którym wspomniałem wcześniej i chyba właśnie to jest klucz do uzyskania komfortu na takim poziomie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten element, nawet bardzo miękki, ale w formie klasycznej, obszytej, potrafi uciskać na czubek głowy. Tu nie ma o tym mowy. Siatka zarówno świetnie opina czaszkę, jak i przylega do niej. Profil tego pałąka jest w tym miejscu szeroki, co mam wrażenie było inspirowane wysokimi modelami słuchawek studyjnych, które również mają ten element szeroki, a przez to wygodniejszy. Słuchawki są ponadto świetnie wyważone. Nauszniki są wydłużone w kierunku pionowym, co również bardziej równomiernie rozkłada ich masę i przez to nie ma tu efektu ciążenia. To dlatego w tych słuchawkach potrafię siedzieć przez 6 do 8 godzin w pracy i ich waga nie stanowi dla mnie problemu. Te wielogodzinne sesje w pracy pozwoliły mi też zobaczyć, jak radzi sobie bateria tych słuchawek. Apple deklaruje 20 godzin na jednym ładowaniu, ale ja nie chcę wchodzić w takie szczegóły. U mnie wygląda to tak, że potrafię cały dzień w nich pracować i przez te 8 godzin stracą około 50% naładowania. To naprawdę dobry wynik, który pozwala nie myśleć nadmiernie o ładowaniu baterii. Zagrała tu też obsługa za pomocą Digital Crown oraz przycisku przełączającego tryby ANC. Przy koronce Apple wykorzystuje przyzwyczajenia, które nabyliśmy wspólnie przy korzystaniu z Apple Watcha. I to działa. Jest intuicyjnie, szybko, dobrze to wymyślone. Aktywna redukcja szumów sterowana z poziomu przycisku umieszczonego obok Digital Crown zasługuje na oddzielne kilka słów. To na pewno coś, co w tym modelu działa dobrze. Tu na wstępie zaznaczę, że dla mnie najczęściej wykorzystywaną opcją jest tryb transparentny, nie tłumiący. Mój organizm nie toleruje aktywnego tłumienia i po pewnym czasie reaguje zawrotami głowy lub mdłościami, ale korzystałem z niego jakiś czas temu w samolocie i tam okazał się bardzo przydatny i bardzo skuteczny. Co ciekawe, w sytuacji hałasu w samolocie, który jest jednym z tych najintensywniejszych i najbardziej jednostajnych, tego efektu mdłości po ANC nie odczułem, tak jak ma to miejsce w sytuacjach domowych czy miejskich.
Niemniej system jest skuteczny, lecz zostawia margines. Nie eliminuje hałasu w 100%, nawet nie w 90%. Moim zdaniem to takie 80%, co dla mnie jest w zupełności wystarczające. Jeszcze w kwestii trybu transparentnego. Jest fenomenalny. I to jest coś, czego nie brałem pod uwagę w momencie zakupu Maxów. Myślałem, że ze słuchawek będę korzystał najczęściej w trybie pasywnym. A tymczasem możliwość przyjemnego odsłuchu połączona z pełną możliwością interakcji z kimś, kto siedzi tuż obok, jest nieoceniona. Obecnie to jest dla mnie kluczowa funkcja w tych słuchawkach. Świetnie to działa, a mikrofony do spółki z algorytmami w punkt modulują balansem między dźwiękami z zewnątrz i odtwarzaną muzyką. To jest świetna sprawa i użytkowo to game changer. Mam silne poczucie, że chcąc wycisnąć z tych słuchawek Maxa, przynajmniej bezprzewodowo, warto zainwestować w subskrypcję Apple Music. Słuchanie muzyki z Tidala w wersji master, czy tym bardziej ze Spotify, nie dawało mi tyle frajdy, co odsłuch tych samych utworów w wersji lossless u Apple. To trochę problem, bo akurat do usługi Apple nie jestem przekonany w kwestii dostępnych tam playlist, sugestii nowych utworów, czy ogólnej obsługi, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Poza tym dochodzi jeszcze wtedy wsparcie dla dźwięku przestrzennego. Osobiście z tego nie korzystam, nie jestem fanem, ale zarówno śledzenie ruchów głowy, jak i wirtualizacja dźwięku przestrzennego działają bardzo dobrze i na pewno znajdą swoich zwolenników. A teraz już czysto brzmieniowo. Maxy są w moim odczuciu słuchawkami zbalansowanymi tonalnie. To oznacza, że utwory, które dotychczas uważałem na przykład za zbyt przesycone niskimi tonami, w Maxach nabierają szlachetności, a bas staje się konturowy, lepiej zdefiniowany. Nie zrozumcie mnie źle, to nie oznacza, że te słuchawki nie mają potencjału w kwestii basu. Wręcz przeciwnie. One to robią i to w taki sposób, który edukuje w kwestii tego, jak ten bas powinien wyglądać. Przykładem może być tu utwór Falling brytyjskiego muzyka o pseudonimie Son. Przesłuchajcie sobie swoją drogą. Maxy potrafią okiełznać to, co dzieje się tam w dolnych rejestrach, a to duża sztuka. Pokazują też wtedy, jak głęboko potrafią sięgnąć, bo przy głośnym odsłuchu ma się poczucie, że pod nami jest naprawdę sporo metrów otchłani, od której odbija się dźwięk. Ta kontrola na dole pozwala też zaprezentować się szczegółom z pozostałych zakresów pasma i jako całość dostajemy brzmienie, które szanuje utwór od samego dołu, aż po wysokie zakresy. Choć gdybym miał skategoryzować jakoś mimo wszystko to brzmienie, nie tylko kwitując je słowem zrównoważone, to myślę, że większości osób wyda się nieco rozjaśnione. Na pewno AirPodsy pozwalają nauczyć się słuchania trochę na nowo, z poszanowaniem dla szczegółów w muzyce. Jeśli jesteś fanem rozlewającego się basu, nie sądzę, żeby to był dobry kierunek. Natomiast kiedy lubisz wybrzmiewanie instrumentów, wokal, który potrafi stać się namacalny, i bas, który nie wylewa się jak z beczki, ale potrafi uderzyć w punkt, a kiedy trzeba rozciągnąć się w swoich ramach, Maxy to potrafią. Powiem wam też, że te słuchawki fenomenalnie sprawdzają się w podcastach czy bardziej rozbudowanych produkcyjnie audiobookach. Na przykład słuchana przeze mnie ostatnio książka 1984 Orwella robi świetne wrażenie. To w zasadzie seans filmowy ze wszystkimi efektami, ale bez wizji. Po tej próbie zacząłem słuchać audiobooków znacznie częściej. Co do komunikacji, to tu nie odkryję Ameryki. Jest szybko, intuicyjnie i pod ręką. Tak jak w innych AirPodsach, przełączanie się między iPhone'em, iPadem i MacBookiem jest szybkie. Tak samo zresztą jak korzystanie ze sterowania dźwiękiem przy pomocy Digital Crown oraz przycisku od ANC. Jest jeszcze kwestia synchronizacji samego dźwięku z obrazem i tak zwanej latencji. Otóż trafiłem na kilka recenzji, które zwracały uwagę na problem w tej kwestii. Szczególnie łatwo było go wywołać przy pracy na montowanym filmie, gdzie mikroopóźnienia mogą robić później różnicę. I powiem szczerze, że po pierwszym sparowaniu słuchawek z moim MacBookiem faktycznie był problem z tym opóźnieniem. Ale trwało to tylko chwilę, aż do ponownego sparowania tych słuchawek z komputerem. Wtedy problem znikł. Obecnie dźwięk synchronizuje w tych słuchawkach właśnie i nie zauważam tego problemu.
Zauważyłem natomiast problem przy komunikacji z komputerem Della na Windowsie, gdzie podczas rozmowy na Teamsach słuchawki potrafiły ciągle przełączać się między trybem pasywnym a trybem ANC. Dźwięk, mogę powiedzieć, że trochę pływał. Zdarzyło mi się to w zasadzie za każdym razem, kiedy prowadziłem rozmowę w komunikatorze na Windowsie. Przyjmę więc, że jeśli chcesz korzystać z Maxów na tym systemie operacyjnym, to możesz spodziewać się czasami software'owych niespodzianek. No i dobiliśmy do brzegu. Te słuchawki mają dla mnie dwa problemy. To słabe etui oraz to przeklęte obijanie się nauszników podczas wyciągania również z etui. Na upartego dodałbym jeszcze brak tego przewodu jack na lightning, ale to wszystko. W innych obszarach, w tym w dźwięku oraz komfortu na co dzień, AirPodsy Max dowożą. Jeśli macie więcej szczegółowych pytań na ich temat, śmiało, możecie napisać do mnie w komentarzach, a ja postaram się doradzić, szczególnie jeśli mocno rozważacie ich zakup. No i teraz pytanie. Czy czekać na tym etapie na ich drugą generację? Ja już wyleczyłem się z takiego podejścia. Wspominałem już o tym w filmie o 13-calowym MacBooku na Intelu, którego wcześniej miałem u siebie przez blisko 2 lata. Obecnie jest tak, że jak potrzebuję czegoś na tu i teraz, szukam dobrej oferty i kupuję. Ciężko mi też wyobrazić sobie, aby na tym etapie, poza lepszym etui i kosmetycznych zmianach funkcjonalnych, mogło dojść do fundamentalnego upgrade'u tego modelu. Ale wiadomo, czas pokaże. Tymczasem jeśli film Wam się spodobał, podajcie go dalej, polubcie go, a może nawet zostawcie subskrypcję dla kanału Twoja Rzecz, jeśli chcecie pozostać w kontakcie. Polecam Wam też obejrzenie moich wcześniejszych produkcji, powoli się rozkręca. To co? Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i zwyczajowo, czołem!